85 zawodników rywalizowało w turnieju szachowym z okazji Święta Niepodległości o Puchar Władysława Winiarczyka. Rywalizowano w kategoriach Open i dzieci do lat 12. Szachy to jest taka dyscyplina sportu, że można grać od 6 lat, od przedszkolaka do seniora takiego przynajmniej jak ja, bo to uważam się jeden z najstarszych chyba jest, choć są parę kolegów, co są starsi jeszcze ode mnie, a grają i ja podziwiam. Podczas zawodów szachiści mieli 10 minut na rozegranie partii, musieli więc szybko myśleć i podejmować decyzje tak, aby nie popełnić błędów. Szachy rozwijają umiejętność logicznego myślenia, którą tracimy w XXI wieku przez internet, komputer, cały czas coś klikamy na tym, a tu rozwijamy tą umiejętność. To bardzo dobrze pomaga w szkole, w matematyce na przykład jest o wiele łatwiej w szkole później. Zmagali się zawodnicy o różnym poziomie umiejętności. Były młode osoby, które stawiają dopiero pierwsze kroki w szachach oraz arcymistrzowie, którzy tę grę mają opanowaną do perfekcji. Bardzo mi się podoba. Zacząłem od przedszkola i mi się to spodobało i nadal gram. Brat też grał w szachy, więc mi się też to spodobało. Z roku na rok jest coraz więcej uczestników, coraz więcej osób gra w szachy. Bardzo dobre, że tak powiem, nagrody, dobra organizacja, dobre warunki gry przyciągają liczne grono szachistów. W kategorii Open najlepszy okazał się arcymistrz z Piotrkowa Trybunalskiego Marcin Tasbir. Wyprzedził on arcymistrza Zbigniewa Paklezę oraz arcymistrza Władimira Sergiejewa z Ukrainy. Na czwartym miejscu uplasował się arcymistrz Mirosław Grabarczyk, a na piątym Piotr Piesik. Wśród kobiet zwyciężyła Karina Szczepkowska-Chorowska, druga była Jolanta Guzika, trzecia Emilia Dylong. Szybkie ruchy, szybkie myślenie, błyskawiczna reakcja to jest właśnie atuty szachisty. Najlepszym juniorem do lat 18 został Piotr Mucha, a najlepszym juniorem do lat 14 Konrad Łyszczarz. W rankingu 1801-2000 zwyciężył Krzysztof Lach, w rankingu 1601-1800 Marcin Rosicki, a w rankingu 1001-1600 Marek Mucha. Najlepszym zawodnikiem bez kategorii okazał się Paweł Herich. W grupie B dzieci do lat 12 pierwsze miejsce przypadło Dominikowi Kurkowi, drugie Robertowi Mulce, a trzecie Dominice Strączek.